Proszę parę słów powiedzieć o meczu na Żywe Świętym. Dzień dobry. Dzisiejszy mecz chcę ocenić w następujący sposób. Wiedzieliśmy, przyjeżdżamy na trudny teren do drużyny gospodarzy, gdzie pewnie widać tutaj aspiracje powrotu do okręgówki. My po tym czasie budowania nowej drużyny opartej na większości młodzieży, na przykład w dzisiejszym meczu wystąpiło aż 13 młodzieżowców. W związku z tym przyszłość, myślę, będzie dla nas się rysowała w fajnych kolorach. No, trzeba powiedzieć, że dzisiaj doświadczenie drużyny gospodarzy pokazało pewne mankamenty. No ale cóż, kolejne treningi, kolejne mecze pozwolą na to, aby dalej poprawiać się i kontynuować grę na lepszym poziomie niż dzisiaj. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Przed Wami trener Świętego. Proszę podsumować mecz i kilka słów o wygranym meczu derbowym we Świętym. Myślę, że moi zawodnicy w tym meczu zrealizowali dokładnie nasze założenia. Było dużo gry piłką, dużo zmian pozycji i co najważniejsze, wykorzystywaliśmy sytuację. To było klucz do dzisiejszego zwycięstwa, choć muszę powiedzieć, że zespół Ostrowa postawił mocne warunki. Jest to młody zespół, ale naprawdę obiecujący. Muszę pochwalić też w tym momencie przeciwnika. Proszę powiedzieć, kiedy kolejny mecz, zaproszę kibiców. Następny mecz, tak jak już tutaj rozmawialiśmy, gramy w Radymnie i właśnie szczególnie tutaj zaproszenie dla kibiców, wszystkich tych, którzy nas gorąco dopingują, na mecz w sobotę o 16:00. Dziękuję bardzo.